Mamy do czynienia ze skandalem, z ogromnym skandalem. Są pieniądze na różne rzeczy w naszym kraju, ale jak przyjdzie do czegoś naprawdę ważnego, to okazuje się, że tych pieniędzy nie ma. A nie ma tych pieniędzy na laboratorium jedyne w swoim rodzaju, zupełnie niepowtarzalne, takie, z którego korzystają polscy naukowcy, zagraniczni naukowcy, gdzie prowadzone są badania naprawdę na najwyższym poziomie i publikacje, które z tego powstają, są publikowane przez najlepsze czasopisma oraz cytowane właściwie na całym świecie. No i to jest właśnie ten skandal. A dodatkowo jeszcze do tego się dołącza coś, co można by nazwać sentymentem, ponieważ w tym laboratorium miałem przyjemność spędzić 3 tygodnie. 3 tygodnie to jest albo dużo, albo mało, ale w tym akurat specyficznym laboratorium to jest dużo. Chodzi o statek RV Oceania, właściwie żaglowiec. Jedyny taki polski żaglowiec, który jest równocześnie statkiem badawczym, równocześnie jest wieloma laboratoriami i pracuje już w tej chwili prawie 40 lat na morzu. Dziś mam przyjemność na ten temat rozmawiać właśnie z armatorem tego pięknego statku, mianowicie profesorem doktorem habilitowanym Janem Marcinem Węsławskim, dyrektorem Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, wydawałoby się, że po pierwsze Instytut ma wysoką kategorię, Oceania z całą pewnością ma zasługi, ale właśnie tak jakby miała kończyć swój żywot. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Oceania od 35 lat, od momentu, kiedy my ją zaczęliśmy eksploatować, była utrzymywana zawsze przez państwo, nie przez Instytut, tylko przez specjalne dotacje z poziomu ministerstwa, jako jedna z tak zwanych wielkich infrastruktur badawczych, podobnie jak stacje polarne. Mamy dwie takie narodowe stacje polarne, jedną w Zatoce Admiralicji w Antarktyce, drugą na Spitsbergenie w Hornsundzie. I Oceania była takim trzecim elementem międzynarodowej struktury nauki polskiej. I przepraszam bardzo, i ta na Antarktydzie ma być właśnie rozbudowywana, i to taki naprawdę to ma być duża inwestycja, a tymczasem Oceania jakoś, nie wiem, popatrzono na nią niełaskawym okiem. Ja myślę, to się tylko domyślam, że to nie był żaden przemyślany krok, że to był taki dość urzędniczy odruch, że Oceania oczywiście jest droga, co do tego nie ma wątpliwości. W tym roku finansowanie tej wielkiej infrastruktury odbywa się w takich cyklach 3-letnich i co 3 lata i te stacje polarne i nasz statek składamy odpowiednie papiery, uzasadnienia, sprawozdania i dostajemy na kolejne 3 lata pieniądze. I akurat się rozeszły w czasie aplikacje stacji polarnych, one będą się ubiegały o pieniądze dopiero w przyszłym roku, a w tym roku myśmy zostali sami jakby jako ci aplikanci o tę dużą infrastrukturę i oczywiście na liście kilku, tam ponad 200 takich podań o wsparcie do ministerstwa, to nasze się wyróżniało tym, że było bardzo duże, bo myśmy chcieli na 3 lata blisko 30 milionów złotych. No tyle statek niestety kosztuje. No nie, panie profesorze, przepraszam bardzo, teraz rozśmieszył mnie pan. 30 milionów złotych w skali kraju, ten ogromny kraj, nie stać każdego obywatela, żeby dał złotówkę na badania, które się liczą w skali światowej? No to jest bardzo interesujący, jakby zupełnie oddzielny problem, bo jak tutaj czasami rozmawiamy z szerszym ogółem społeczności, no to nie dla każdego jest jasne, po co my te pieniądze wydajemy, inaczej po co, dlaczego państwo ma płacić na te badania morskie czy też polarne, bo bardzo często się powtarza argument, a co my z tego mamy, w sensie czy wy na przykład poszukujecie nowych łowisk, na których Polska będzie mogła łowić, albo czy znajdziecie jakieś zasoby ropy czy gazu, albo rzadkich metali szlachetnych. Ale zaraz, tu muszę zaprotestować, bo przecież badania kosmiczne, które kosztują znacznie więcej, zgodnie z tym, co akurat o tym czytałem, to NASA na przykład podaje, że każdy dolar włożony na przykład w program Apollo przyniósł
8 dolarów zysku. Czyli inaczej, to co zostało opracowane no, niemałym kosztem dla programu Apollo, to potem wróciło do podatnika w postaci różnych technologii, zdobyczy, no, różnych rzeczy. Niepraktyczne badania. To co jest niepraktyczne dzisiaj, to może się stać bardzo praktyczne i bardzo konkretne jutro. Poza tym, no jednak liczą się te efekty naukowe też. No to tu jest kłopot taki, że my oczywiście nie pracujemy w zakresie technologii, w związku z czym trudno się spodziewać, żeby wyniki tych naszych badań, powiedzmy w perspektywie 10 czy 15 lat, przyniosły jakiś przełom, na przykład w przewodnikach czy półprzewodnikach no i tak nie, dalej. No to przepraszam bardzo, no bądźmy poważni. No ale przecież sama wiedza o tym, w jaki sposób ta na przykład fauna czy flora Spitsbergenu się rozwija, albo w jaki sposób zanieczyszczenia na to wpływają, albo w jaki sposób ocieplenie klimatu wpływa na zmiany tam właśnie na Spitsbergenie. No jest to przecież ogromna i ważna wiedza. Tak, tym bardziej, że to nie jest jakby taka tylko cząstkowa informacja typu, że pojawiły się nowe gatunki skorupiaków czy małży na Spitsbergenie, ale to jest szerszy temat, który poruszamy, mianowicie w jaki sposób ciepłe masy wód atlantyckich przemieszczają się na północ. Bardzo wyraźnie widać te zmiany w Arktyce, a ona oczywiście wpływa na nas, czyli zrozumienie, w jaki sposób klimat się zmienia. Dokładnie my się tym zajmujemy na pokładzie Oceanii w czasie tych rejsów arktycznych, no to jest coś, co pośrednio nam daje tak naprawdę miejsce przy stole do dyskusji, tam gdzie siadają tak zwani duzi chłopcy, czyli ci, którzy mają infrastrukturę, statki, stacje badawcze i oni dyskutują o tym, jakie nowe obserwacje trzeba wdrożyć, na to trzeba zwrócić uwagę. Te informacje później trafiają oczywiście do polityków, do decydentów, no, którzy podejmują decyzje takie państwowe, typu redukować emisję dwutlenku węgla, czy też można je przesuwać na coś innego i tak dalej. Czyli tutaj te efekty społeczne są, ale one są oczywiście przesunięte. Są przesunięte w czasie i to nie są te takie efekty bezpośrednie, tylko to jest raczej kwestia, to jest troszkę tak, jak powiedziałem, jak z kulturą, że my nie musimy produkować filmów i eksportować ich na różne konkursy międzynarodowe, bo pewnie one pieniędzy za dużo nie przynoszą, no ale jesteśmy dumni z tego, że nasza literatura jest gdzieś tłumaczona, poezja jest dostrzegana i tak dalej, i tak dalej, bo to buduje prestiż państwa. Podobnie te nasze badania podstawowe, badania w obserwacji środowiska morskiego czy polarnego budują nasz prestiż jako europejskiego kraju, który ma coś do powiedzenia w sprawach interesujących no, szeroki krąg ludzi, dla których klimat jest ważny. Prawie dla każdego w tej chwili klimat jest ważny, więc wypadałoby, żebyśmy zabrali głos. Ale no właśnie, a propos tego, tej ważności, bo przecież miałem szczęście, zaszczyt obserwować te badania prowadzone na Oceanii. Może warto w takim razie powiedzieć, że po pierwsze, ta Oceania to jest kilka różnych laboratoriów, bo jest laboratorium chemiczne, jest laboratorium biologiczne, jest takie, które się zajmuje sondowaniami dna morza, jest możliwość wysyłania nurków na duże głębokości albo kamery na duże głębokości. Mnóstwo tego jest, zasolenie, tam prądy i inne rzeczy, ale właśnie tam również biorą udział w tych badaniach obcokrajowcy. Przecież sam widziałem Amerykankę, tam jakąś inną panią ze świata, że tak powiem, już nie pamiętam z jakiego to było kraju, czyli naukowcy z innych krajów też biorą udział, czyli wiedzą, że to jest takie no, niezwykłe laboratorium. Tak, to jest mniej więcej 20% miejsc na statku. My zawsze oddajemy dla innych współpracowników, to są miejsca oddawane za darmo. Statek fundowany jest przez państwo, w związku z czym my nie bierzemy od nikogo pieniędzy. I są to zarówno reprezentanci innych polskich uczelni, ale regularnie jest parę osób z zagranicy w tych naszych rejsach arktycznych. I to jest właściwie cała Unia Europejska, wszystkie kraje. Ostatnio Litwini bardzo dużo z nami pływają. Z tych takich bardziej egzotycznych krajów to mamy ostatnio bardzo żywą współpracę z Tajwanem. I Tajwan, który ma fantastyczną technologię, wziął udział w dwóch naszych ekspedycjach na Oceanii
z bardzo ciekawymi nowymi rozwiązaniami, takimi właśnie nowoczesnej robotyki podwodnej, która pozwala na takie bardzo precyzyjne obserwacje zmian zachodzących w środowisku morskim. Czyli oczywiście my się czegoś przy okazji uczymy. Co jest, uważam, bardzo ważne, to jest to, że ci wszyscy ludzie ze świata, którzy odwiedzają oceanie, oni biorą udział w polskim programie badań polarnych. A tutaj może jeszcze warto dodać kolejną rzecz, że Oceania współpracuje w ramach tego programu badawczego właśnie z polską stacją w Hornsundzie. No bo poza tym, że tutaj jest port macierzysty, to jest Gdańsk, ale statek dopływa do Hornsundu, często przywozi tam dodatkowe zaopatrzenie, ale to mogłyby zrobić to inne statki, ale równocześnie naukowcy często z tej bazy przechodzą na statek, ci ze statku przechodzą do bazy. No cały czas jest tam ruch, w każdym razie tak jak ja to obserwowałem. Czyli no, widać, jak to jest bardzo potrzebne. No tak, oczywiście mamy bardzo bliską współpracę z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi te stacje. I to są zarówno te bezpośrednie wymiany, które ty widziałeś, jak geofizyka wchodziła na statek, czy myśmy gdzieś tam przewozili ich ludzi, ale również jest to ta współpraca, ta taka szersza międzynarodowa, bo badania międzynarodowe na Spitsbergenie, który należy do Norwegii, jest to zamorska prowincja Norwegii de facto, są koordynowane przez taką specjalną organizację, która nazywa się SIOS, i Oceania, takie jak i stacja polarna w Hornsundzie, są jakby jednymi z tych międzynarodowych struktur, rozpoznane jako otwarte, demokratyczne obiekty, do których można aplikować, no, w badaniach, w których można brać udział. Dlaczego to jest ważne? Jak my jesteśmy zapraszani regularnie, nasi badacze, na statki niemieckie. Ja pływałem wielokrotnie na niemieckim Polarsternie, fantastyczny lodołamacz, luksusowy statek badawczy. Nasi koledzy dwukrotnie byli teraz na ekspedycjach na biegun północny, na norweskim ogromnym lodołamaczu nowym Kron Prince Håkon i tak dalej, i tak dalej. Tych statków jest wiele. My w tym bierzemy udział z wielką przyjemnością, bo to są naprawdę świetnie wyposażone wielkie jednostki, ale różnica jest taka, że wówczas mamy informacje w prasie. W niemieckiej ekspedycji na obszar Morza Grenlandzkiego wzięli udział badacze z Meksyku, Gwatemali, Belgii, Holandii i Polski. My jesteśmy tam wykonawcami w projekcie niemieckim, rozpoznawani oczywiście z imienia i nazwiska, z afiliacją i tak dalej, ale realizujemy program cudzy. Natomiast na oceanie wszyscy ci goście, którzy do nas przychodzą, oni, to jest bliźniacza sytuacja, oni realizują program polski badań Arktyki, zachowując swoją afiliację, nazwiska i tak dalej. Więc to jest znowu ta troszkę taka, powiedziałbym, soft power, to jest ta budowa dyplomacji naukowej, to jest budowa widoczności, to jest ten efekt, że my jesteśmy w stanie coś zaoferować innym. Aspirujemy do tego, żeby być cywilizowanym państwem w Europie, raczej zamożnym na tle wielu bardzo innych państw pozaeuropejskich, więc ja tutaj jakby nie mam wątpliwości, że powinniśmy tego rodzaju infrastrukturę jak statki badawcze i stacje polarne utrzymać. Ale z drugiej strony to buduje również prestiż, to znaczy sama ta Oceania buduje prestiż, że my mamy swój statek, że my płyniemy tam, gdzie my chcemy, gdzie zaproponowaliśmy jakieś badania. A na dodatek, mówiąc zupełnie szczerze, bo tutaj pan profesor powiedział o tych kosztach, no po pierwsze, ten statek jest bardzo tani. No, rzeczywiście warunki są, ja bym powiedział, spartańskie. Tam nie ma takich luksusów jak właśnie na norweskich czy niemieckich, bo i te kabiny są maleńkie i część osób potrafi spać w mesie albo właśnie gdzieś tam na silniku. No właśnie po to, żeby wziąć udział w tej niezwykłej przygodzie. Czyli w sumie to jest w sumie nie takie znowu drogie. No właściwie to cóż, jeden film kosztuje dużo więcej niż 3 lata pracy Oceanii. No to zaraz, to gdzie my mówimy, że to są takie wielkie pieniądze? To nie są wielkie pieniądze. Może w takim razie warto byłoby się zwrócić po prostu do ludzi dobrej woli,
a może do właśnie jakichś przedsiębiorców. No skoro ministerstwo czy Polska Akademia Nauk nie jest w stanie wysupłać tych 30 milionów, no to może właśnie inni się znajdą, tacy, którzy wysupłają i będą sponsorami w czymś naprawdę niezwykłym, no niepowtarzalnym. Myślę, że to nie jest dobra droga, dlatego że nam bardzo zależy na tym, żeby to był statek rządowy. Żeby to był statek. No nie, to oczywiście, to jest zupełnie inny prestiż, tak. I to również otwiera bardzo wiele możliwości, ponieważ jeżeli statek jest w służbie państwa, to na przykład dostajemy zgody na badania w strefach, które dla innych są niedostępne. I to tutaj Norwegowie bardzo tego pilnują i oni bardzo rozróżniają statek, który ma jakiś charakter prywatnej inicjatywy, od tych, które są statkami państwowymi, z którymi oczywiście Norwegia ma odpowiednie umowy, współpracę i tak dalej. I tutaj ta dyplomacja ma swój bardzo taki realny wymiar. Są nieliczne przykłady takie, że statki badawcze na świecie są finansowane przez na przykład prywatnych, bardzo bogatych sponsorów, albo właśnie przez jakieś fundacje typu ludzi dobrej woli, którzy chcą na przykład rozpoznać problem plastiku na oceanie i tak dalej. Tego rodzaju finansowanie ma jedną podstawową wadę. Otóż zwykle taki sponsor albo bardzo bezpośrednio, albo mniej bezpośrednio oczekuje konkretnych wyników. Nie ma dla nauki nic gorszego, jak bycie klientem dla bogatego sponsora, bo to się zawsze kończy w ten sposób, że ten, kto bierze te pieniądze od sponsora, chce, żeby ten dawca był zadowolony, ten darczyńca, żeby był zadowolony. I wtedy się rodzą podejrzenia, czy te wyniki są takie uczciwe, jak trzeba i tak dalej, i tak dalej. Także państwo tutaj jest istotnym bardzo graczem. No w takim razie to państwo, no teraz ja nie chciałbym być niegrzeczny, ale po prostu albo to był błąd, albo to było niezauważenie czegoś tam, albo jest to naprawdę wielki skandal. No mamy do czynienia z wielkim skandalem, bo przecież jeżeli przez 3 lata nie będzie tego finansowania, no to za 3 lata to Oceania będzie tylko na żyletki. Już więcej się nie da przywrócić tych laboratoriów, nie da się tego wszystkiego, bo to jak będzie stało, to zniszczeje zwyczajnie. Już nie mówię o tym, że nawet sam postój przecież kosztuje, wobec czego i tak te koszty jakieś tam będą ponoszone. Jest to moim zdaniem skandal i należy o tym w ten sposób mówić. To znaczy ja liczę na to, że to był błąd i że da się ten błąd odkręcić, czy też po prostu niedopatrzenie. Natomiast kłopot jest taki, że Oceania nie będziemy czekali 3 lata, aż topiąc dalsze pieniądze, bo tak jak tu mówimy, to ona jak stoi, to też kosztuje. To jest około 15 tysięcy złotych dziennie kosztuje statek przez sam fakt swego istnienia. To są te wszystkie konieczne podłączenia, opłaty i tak dalej, i tak dalej. To jest duża jednak jednostka. Tak samo jak dom, który stoi, to też coś kosztuje. W związku z czym, jeżeli my nie dostaniemy tych pieniędzy zaraz, a zaraz rozumiem do końca tego roku, to my musimy zwalniać całą załogę, musimy zrywać umowy międzynarodowe, które mamy podpisane, odzwracać pieniądze, które pobraliśmy na realizację grantów badawczych, między innymi z NCN-u czy z Unii Europejskiej. No koszmarna katastrofa finansowa i statek musi być natychmiast przeznaczony na sprzedaż, a to jest stary statek, on ma 35 lat, więc my nie dostaniemy za niego żadnej ceny rozsądnej, to będzie cena złomu tak naprawdę, bo to jest niewielki, bardzo dzielny wprawdzie, ale nieduży statek, za który nikt nam nie da jakichś realnych pieniędzy, czyli czarna dziura. Liczę na to, że może jednak ktoś się opamięta, że może jakoś się uda, czego życzę panu, Instytutowi Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, wszystkim polskim badaczom, polarnikom, załogom też. Mam nadzieję, że jakoś to się uda, no powiedzmy, że ładnie odkręcić. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję. A Państwa, moich widzów i słuchaczy, zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi. Oby bardziej pozytywne i oby bardziej takie, no, nastrajające dobrze na przyszłość. Dziękuję bardzo.